Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj tak dosyć ciemno, ale bardzo ciekawe pola. Widać w oddali mgły. I komary, które tną. Nie. O, zobaczcie, ciągnik jeździ, bronuje pole po żniwach. We mgle. Ciekawie to wygląda. Witam, pierwszy dołek. Pierwszy sygnał i pierwsza moneta. I prawdopodobnie srebro. Ale co jest dokładnie, nie wiem. Orzeł dwugłowy jest. Po wyczyszczeniu się okaże, co to jest. Do następnego. Następny dołek i łuska, tylko zbita, ale nie wiem, co to jest. Napisy widać. No, zabierzemy, sprawdzimy w domu, co to jest. Następnego. Dwa grosze. 1928. Międzywojnie. I pierwszy czubek dzisiaj. Widzicie? Całkiem. Jest kawałek łyżki aluminium, jak widać, sztućca jakiegoś bardziej. I następne trafienie, słuchajcie, i co jest? Dziesiąteczka. Aha. Moment. Już tu mamy. O! Weimar. Słuchajcie, Weimar jest. 10 fenoli Weimar. No, tak jest. 1900. Ale ile to wam nie powiem dokładnie. O. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, i jest trafienie.
Następny. Jedna kopiejka. 1893. Super stan. Perfekto. Perfekto. I się trafił kluczyk. Kluczyk do czegoś. Z naszym raczkiem jeszcze. I coś takiego wyszło. Coś pod czegoś. Dobra. Lecimy dalej. No i słuchajcie. Jest dupa od Breneki. Zobaczymy, który to. No tak to wygląda. Tak, nie wiem. No, nieważne. Coś jest napisane. Piątki chyba. 1012, tak. Witam wszystkich oglądających. Tutaj robiąc podsumowanie tego wypadku, widzicie tą pierwszą monetę, którą znalazłem, to jest 10 groszy 1840, albo i 38, albo 9, trudno wyszuć. Stan jest taki opłakany. Tu jest to. Praktycznie tu nic nie widać. Tu jest 10 groszy. Ale tu groszy, ale ile data nie wiadomo. Tu jest 10 fenoli Republika Weimaru. 1924. Z literką D u góry. D to jest, nie wiem, Berlin? Nie, już nie pamiętam. Nieważne. No, stan jest taki w miarę. Tu jest, słuchajcie, 1 kopiejka. Stan tej kopiejki jest bardzo ładny. 1895 rok. Carski orzeł, proszę bardzo. Perfekto. Napisy widać wszystko. 2 grosze. Międzywojnie. Też bardzo ładne. 1928 rok. Jak widzicie, stan jest bardzo dobry. No i po prostu bateria mi padła. I nie miałem jak nagrywać. Jeszcze wyszło następne 10 groszy. W srebrze, oczywiście. Sreberko, ale tu jest orzeł widoczny, tylko że on jest jakiś taki. Nie chcę tu się wyostrzyć. Jakby powiedzieć. Ta moneta tak trochę ściarniała, ale orzeł jest wyraźny. Do głowy jest następna. Rewers też jest widoczny. 10 groszy 1840 rok. No, trochę tak się. Jest jeszcze następne sreberko, 5 groszy prawdopodobnie, bo mniejsze. Ale tu nic nie widać na tym. Czyli stany tych sreber, tych monet srebrnych,
są kiepskie. No i jeszcze jeden grosz, też ładny, 1930 rok. Ta strona trochę nie wyostrza, ale 1930 na pewno. Także te trzy monety już znalazłem, jak mi padła bateria. I co? To jest fan dzisiejszego dnia prawdopodobnie. Pudełko, które trafiłem już po ciemku, oczywiście. Czaj. L. Kuzniecow. N. I. K. Kuzniecow i K. Pudełko jest bardzo ładne. Wyczyściłem oliwką. Środek też już szorowałem, bo zardzewiałe to, czyli stal jakby, nie wiem czy to stal, czy nie stal, ale tak wygląda, że to stalowe jednak, tylko pozłocenia są powierzchni jakieś. No tutaj, ale wieko wygląda na mosiądz lub jakiś tego typu stop. Tu u góry jakieś malunki, tutaj kwiaty też jakby malowane, może to było malowane pudełko, tak, blacha malowana, róże jakieś, o, zobaczcie, róże były na czerwono, czy żółte, czerwone, stare pudełko. Po herbacie. I nie wiem, czy nie pierwsza wojna światowa, może nie wiem. I dwie kotwice tutaj widzicie. Jakiś taki herb jakby. Tutaj jeszcze jest opis cały na dole. Nie wiem, czy to było przyklejane, czy co to było tutaj. Są jakieś tam opisy, jest jakiś. I tu w tym rogu, czego nie widać, jest jakiś stempel lub herb też. No i te oto śmieci, kluczyk, czubek, już te łyżki, ta inne tam rzeczy nie pokazuję wam, bo to bez sensu. No i ta łuska, to jest łuska pistoletowa prawdopodobnie. Kaliber, zresztą to jest, są napisy PK, PK czy PR, 6,7 mm bodajże, 31 rok, DZ, to nie wiem co to znaczy. Takie oto oznaczenia. No i oczywiście ten kluczyk, co widzieliście, czubek naboju. No i to by było wszystko. Już nie pokazuję wam śmieci, które wykopałem, tych blaszek i tych no takich tam łyżek, czy tam tych sztućców, końcówek i tak dalej. Także do następnego spotkania, słuchajcie. Pudełko jest fantem dnia.
Thank you.